Dzień dobry, moi drodzy. Witamy się ponownie. Poczekajcie. Witamy się ponownie na moim kanale w następnym vlogu. Mamy 4:55. Ja ogarnięta, proszę bardzo. Teraz bluzka czarna z długim rękawem, bo pojemnik nie należy do najcieplejszych. Mamy taką szarówkę. Jakby nie patrząc, wyszło z wiem na spacer, a zrobiłam sobie kawę. Dzisiaj wstałam wyjątkowo tak, że mam czas. Bo zawsze tak jest, że wstaję koło 5, a dzisiaj wstałam. Znaczy w sensie wstaję z łóżka koło 5, a dzisiaj wstałam 4:40, 30. Więc jest postęp, bo jest postęp, moi drodzy. No i co? Piąteczek, zaczynamy piątek. Weekendu początek. Ano. Lecimy, mam katar, co nie świadczy dobrze. Więc no, czekamy na Miusia. Będziemy robić szybki spacer, będziemy pić kawę i będziemy się pomału. Pomału zbierać do pracy, muszę wypić tą kawę, żeby się, wiecie, rozbudzić, bo mi się jeszcze lulu chce, a nie można iść spać. Trzeba iść do pracy. Na tym polega życie dorosłe, że pracujemy. Chodzimy do pracy, a nie, że się opierdzielamy. Dobrze, jestem już na peronie, czekam na pociąg, powiem, że jest zimno. Ja mam jakieś 12 stopni, więc wyciała kurtka jeansowa, czarna z baryszki. Bo po prostu pojanek nie dopisuje. Nie wiem, czy widzicie, ale za mną jest mgła. Więc... No jest zimno. Czekam na peronie. Jeszcze mam trochę czasu, ale jestem przed czasem. O, więc no. Teraz tak wychodzę, że jestem przed czasem. A wcześniej tak wychodziłam, że na styk zdążałam. Więc lepiej, żeby być przed czasem, bo pociąg może jechać szybciej. I w ogóle pomalowałam sobie rzęski. To jest tylko mój makijaż dzisiejszy. Bo mam podkład, a on jest troszkę na mnie za ciemny. Moja opalenizna zeszła z twarzy i muszę znaleźć ten swój podkład, który ja używałam przed tym jak wjechałam nad morze. I jak byłam nad morzem, kompletnie nie wiem, gdzie on jest. Tak mam rzeczy porozrzucane po tym morzu, w sensie kosmetyki, że jedne w szafce z kosmetykami, drugie w mojej komodzie, że po prostu muszę to wszystko poznajdywać, zrobić porządek, żeby to miało więcej nogi i żebym się mogła w tym wszystkim odnaleźć. Też wypadałoby zrobić porządek w szafie, bo tam nie wygląda za dobrze. Ale będziemy myśleć, kiedy będziemy robić te porządki, moi drodzy. Więc no, łańcuszek też wyleciał z temu. Góra właśnie w tym tygodniu, albo w tym tygodniu mi przychodzi paczka z temu. No to zamówiłam kolczyki. To miało być do nosa, a okazało się, że to są do uszów. Ale zobaczymy, czy się da zrobić z nich kolczyki do nosa i tak dalej. Tu jest dla mojej mamy na telefon, tu jest dla mojej babci na telefon. W tej paczce będą, więc wam tylko pokażę rzeczy, które są dla mnie. O, widzę, że mi jedzie pociąg, więc lecę do pracy, jadę do pracy. Powiem wam, że jestem wkurzona, bo zapomniałam spakować ławek bezprzewodowych, a ja zawsze słucham muzyki, jak jadę do pracy, więc trochę jest źle. Ale mówi się, trudno, damy radę, przeżyjemy to jakoś. Słuchajcie, moi drodzy, jestem w domku, tu gdzieś jest Miusia. Mija chce się bawić. No. I co? Obiadek zjadłam. Łódka w sosie musztardowo-miodowym. Że taki obiadek tam gdzieś jest z Gabusia. W ogóle mam tyle kubków i muszę je powynosić, bo z każdym dniem zostają. Potem jestem zmęczona i mi się nie chce. No, takie po prostu życie. Że mi się potem nie chce tego wynosić, więc zaraz to muszę zrobić po pracy. Jestem. Mam tą swoją kawusię. Kawa z mlekiem w końcu. Powiem wam, że tak w pracy piję kawę z mlekiem, ale taka kawa w domu z mlekiem, szczególnie, że ja
mleko. Zrobię taką piankę, jakby, że to lepiej smakuje. Nie wiem, oczywiście, o co mi chodzi. Tym spieniaczem z temu, co mam. Więc no, lepiej mi jakoś ta kawka smakuje. Moje włosy żyją już swoim życiem. Po całym dniu. No i co? Dzisiaj praktycznie cały dzień byłam na warzywach. Bo najpierw przebijaliśmy, potem dokładaliśmy wszystkie te wózki, które były na. No, na chłodni. Wszystko trzeba było wywieźć. Przyjechały nam cztery palety do rozładowania, więc też trzeba było rozładować, kombinować, co gdzie dać, żeby się wszystko zmieściło. Dzisiaj też byliśmy sami bez trzeciej osoby, ale daliśmy sobie radę. Jestem z siebie dumna, bo dajemy radę sami bez tej trzeciej osoby. Może wczoraj skończyliśmy wcześniej, dzisiaj skończyliśmy później. Dlatego, że wiecie, kombinowaliśmy jeszcze to tu, to tam i w międzyczasie jakieś inne rzeczy się wydarzyły. No, tu tam iść i tak dalej, więc to trochę też czasu zajęło. Zgniatanie kartonów. Właściwie mamy maszynę, która zgniata kartony, ale był już pakiet zrobiony, trzeba było zrobić pakiet. Na szczęście ja umiem robić pakiet, bo mnie nauczyli robić pakiet, więc 3 razy chyba dzisiaj robiłam pakiet. No. Tyle, po prostu mieliśmy pudełek z warzyw. No i co? Rozpakowaliśmy te wszystkie wózki z chłodni i to, co nam zostało z wszystkich palet. Zostało nam 5 takich dużych, nie wiem, to się kozy nazywa. My na to mówimy kozy albo rolki. W tym chłodni. Cała chłodnia, jestem zawalona, więc jutro jak pójdę do pracy, to będziemy musieli od tego zacząć, żeby to też jakoś, wiecie, wyłożyć, żeby po prostu nie zajmować całej chłodni. Zawsze tak jest, że najwięcej towarów wjeżdża w piątek na weekend, bo już zauważyłam, że zawsze tak jest, że najwięcej towarów wjeżdża przed weekendem, żeby się na weekend to wszystko, żebyśmy miały. Jeszcze w sobotę dojeżdżają palety, ale już mniej tych palet. Ale zazwyczaj w piątek jest najwięcej palet z tego, co dobrze kojarzę. No. Także tak, moi drodzy. Także piję kawę i się do was zaraz odezwę. No i dobra, prawie kawka wypita. Proszę bardzo, prawie. Na dnie zostało. I powiem wam, że dzisiejszy poranek nie należał do najlepszych, bo chyba wam nie mówiłam. Ale obudziłam się, obudził mnie skurcz nogi. I nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu tak mnie zaczęła boleć. Rwać noga. Wiecie, skurcz mnie zapał i od razu wstałam. Postałam chwilę i położyłam się z powrotem, ale no, dalej do tej chwili czuję ból nogi, że to nie odpuściło tak do końca ten skurcz. Ale nie wiem, czym to jest po prostu spowodowane, że tak się stało. No, ale no to nie był po prostu łatwy poranek, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje, taka zaspana, zaskoczyłam z tego łóżka, znaczy zaskoczyłam, no wstałam z tego łóżka i no, wiadomo, ja spałam i ten ból nagle mnie tak wybudził. Nie życzę tego nikomu. Taki ból. Dalej mnie boli. Łydka. Więc no, mam nadzieję, że to przestanie. I że to była taka jednorazowa akcja, że nie będzie tak codziennie, bo nie chcę wstawać i nie wiedzieć, co się dzieje i dlaczego, co i jak. Wiecie chyba, o co mi chodzi, więc no, nie życzę tego nikomu. Dobra, moi drodzy. Nagrałam drama z Q&A, także przerzuca mi się na laptopa do montażu.
i będę montować zaraz. Czekaliście na Q&A, także się zmotywowałam, nagrałam to Q&A dla was, żebyście mieli. No. I co? Byłam z nią na dworze. Przed tym, jak nagrałam to Q&A, Boże, jak ja wyglądam. Jakbym była, nie wiem, chora. Ale nie jestem chora. Tak się po prostu wydaje. Tak się po prostu, moi drodzy, wydaje.